wszystkich, z tej strony Tula i witam Was w ten niedzielny poranek. U Was jest oczywiście godzina 9 w niedzielę. Dajcie znać, czy zjedliście już pyszne śniadanko. Ja oczywiście nagrywałam to wcześniej, ale w niedzielę o 9 to myślę, że my już będziemy po śniadaniu, dlatego że mój mały budzi się o 6, wszyscy tak wstajemy, więc do tej 9 pewnie już śniadanko zjemy. Uwielbiam wielkanocne śniadania, naprawdę. I oczywiście tutaj u Adasia również zjemy takie świąteczne śniadanko, mimo że jest godzina 12, bo powiem Wam, że tak troszeczkę tutaj ogarniałam, przygotowałam sobie wszystko, weszłam do gry, zapisałam. Oczywiście weszłam do gry, oni wszyscy się porozchodzili, poprzebierali, nic nie było tak, jak ja chciałam, więc musiałam to jeszcze raz robić i jest godzina 12, ale to nic, słuchajcie, święta długo się śpi, prawda, więc śniadanie może być i w południe, nie ma to większego znaczenia. Mamy tutaj już imprezę, słuchajcie, zaprosiłam dwie osoby, stwierdziłam, że właśnie to będzie w takim rodzinnym gronie tylko, bo wiecie, no mimo, że mamy więcej miejsc, nie wiem, wzięłabym Hanię i Dominika, to powinnam Marysię, powinnam Grzesia, wiecie, więc stwierdziłam, że zaprosimy tylko Elizę, bo wiadomo, że jest to najbliższa osoba Adasiowi i zaprosiłam też kochani Lilit, czyli mamy Rosie, bo Rosie oczywiście ma mamę, dziewczyny niestety nie mają, bo jedna jest ze studni, druga adoptowana, dlatego będzie Lilit, mama Rosie, mam nadzieję, że zaraz przyjdą. I jeszcze tylko Wam szybciutko pokażę. Ciut tutaj, o, a Dominik jest barmanem. Miałam do wyboru barmana, był Dominik, więc go wzięłam. W końcu też rodzina, prawda? Tutaj, słuchajcie, na szybach mamy taki malutki akcent wielkanocny. Powiedzmy, że dziewczyny z Rosie właśnie tutaj malowały na szybach. I tutaj przygotowałam też stół. Tak, troszeczkę tutaj nie szalałam, bo wiecie, to jest tak na jeden raz. Mamy tutaj pisanki w wazonie, mamy koszyczek, króliczki. Tutaj Adaś przygotował jedzonko. Mamy jajka po benedyktyńsku. Jajka na toście, mamy oczywiście sernik. Mamy też ciasto marchewkowe i też mamy szparagi z szynką, żeby jakiś akcent tutaj, żeby szynka też była. Na przykład u mnie zawsze jest. Także tak to, kochani, wygląda. Wszyscy już czekają. Wszyscy są poprzebierani. Tutaj dziewczynki oczywiście z ostatnich tych stylizacji wielkanocnych. Ja podawałam tam mody oczywiście, no tylko Adaś tutaj ma jeszcze takie królcze uszy, zobaczcie. No i czekam, mam nadzieję, że tutaj przyjdą, chociaż wiecie co, nie wiem, czy one gdzieś nie są już u nas w domu, zaraz sprawdzę. Jeszcze tylko jedna rzecz, co do tego eventu, słuchajcie, wiosennego, bo niestety nie ma wielkanocnego, nad czym ja ubolewam, bo ja szczerze wolałabym zbieranie pisanek, bo owszem, to drzewo jest super, tam z niego też mamy różne korzyści, bo codziennie możemy sobie wchodzić, ale te simrośle, powiem Wam, dla mnie porażka, delikatnie mówiąc. Tutaj mam ten pienik i słuchajcie, przegrałam z Adasiem ponad 2 dni i nie spotkałam ani jednej simorośli, kochani. Ani jednej. Chodziłam z nim wszędzie, byłam w rzeźbowej zatoczce, w łazie zdrój, przy okazji łowiłam z nim ryby, słuchajcie. Żeby już to tutaj skończyć, jeszcze 4 nam brakuje, bo wiecie, że mi się to zresetowało w którymś momencie, a mi brakowało już niewiele. Ale no robię to jeszcze raz. Po tych przeprowadzkach chyba to coś było. I powiem Wam, że ani jednej simorośli. I to jest tak jak w przypadku tych rosnowoców. Jeżeli gra się na starym save'ie, tak, gdzie przed tą aktualizacją graliśmy, to jest bardzo ciężko spotkać. Z rosnowocami było to samo, też ciężko było je spotkać. Ale gdy zrobimy nową grę, ja tak zrobiłam, bo na grupę tam Wam nawet zdjęcia przesyłałam, zrobiłam sobie nową grę, nową simkę, to momentalnie mnóstwo tych symorośli było naokoło, a tutaj u Adasia przez 2 dni nie spotkałam ani jednej, więc nie wiem, czy ja w ogóle to tutaj u Adasia zrobię, bo bardzo chciałabym to drzewo, żeby miał, ale no, nie wiem. Jeszcze tylko zobaczę tak, czy czasem tutaj już ich gdzieś nie ma, ale tutaj nie widzę. Może gdzieś... O! Jest Lilit, patrzcie. Świetnie, to wiecie co? Myślę, że zrobimy to w ten sposób, że zrobimy sobie grupę. Utwórz grupę. O, jest gdzieś Eliza. Eliza też ma. Lili, słuchajcie, nie zmieniałam, nie dawałam żadnego stroju, no bo to jest wiadomo wampirzyca, więc to troszeczkę byłoby bez sensu. A weźmy też Dominika, jak już tutaj jest. Okej, pięknie. No i teraz myślę, że zaczniemy sobie od jajeczek, bo wszyscy są głodni, więc zróbmy weź porcję razem, a dla Rosie to ja wezmę osobno. Myślę, że tak. Weź porcję dla Rosie, żeby też sobie zjadła jajeczka. A kurde. To tam nie może stać. Czekajcie, postawię gdzieś tutaj. No będzie nam wchodzić w te, ale wiecie. Jeszcze raz, weź porcję razem. Czekajcie. Czemu on wyjął mi małą?
10K! Sharif? Też nie możecie? Wzięli. Kurde, chciałam te jajka, wziąłam te. Dobra, bez znaczenia. Adaś. Poczekaj. Posadź Rosie. A ona też sobie weźmie. Ale mógłbyś ją posadzić. O, idzie Eliza. Jeszcze wam tylko pokażę, jak wygląda. Zobaczcie. Pięknie. Też ma królicze uszka i ma taką ładną sukieneczkę wielkanocną. Więc tutaj... Tylko mówię, Lilith nie zmieniałam, bo... No, wiecie. Stwierdziłam, że to nie ma sensu. Adaś, posadź ją! Dominika, czemu ty sobie nie wziąłeś? Weź sobie! Boże, gdzie ona poleciała, słuchajcie? Co, ty też nie możesz wziąć? To zrobimy tak. Adaś, posadź małą. Nie wiem, gdzie Lilith poleciała. Szkoda, że z nami nie je. No, ale ona nie będzie jadła jajek, tak? Posadź Rosie. Dokładnie. Ty chodź sobie tutaj... zjesz. I to już stąd sobie zabierzemy. Zjemy po tym jajku. No, Lilith poleciała niestety. Dziewczyny? Wiesz co, weź posprzątaj. Malutka, jedz, kochanie. To z mamą, widzicie. Zjedz jajeczka, zjedz. Chciałam, żeby te drugie zjedli, no ale cóż. Posprzątaj. Usiądź tutaj, Lilith. Wiecie, może z nią pogadamy, no bo w końcu... o przebiegu dnia, pogadaj z nią, o imprezie. Pleć androidy. Adaś tutaj, pogadaj troszeczkę, podziękuj za przybycie. Zapytaj o jedzenie. A ty, kochana, wracaj tutaj, usiądź sobie. Ty też tutaj możesz z Lilith się poznać, proszę. Też, bo wy się tutaj jeszcze nie znacie. I później weźmiemy sobie sernik, też zjemy. Nie wiem, czy tak tutaj będą mogły wziąć. Kęcia. O, może tak. A, oni odskakują. Zróbmy jeszcze raz, weź porcję razem. To odłożymy. I wiecie co, resztę może już schowam. Na razie. Ciasto może jeszcze później sobie zjemy, to truskawkowe. Czemu nie mogę tego podkładać, słuchajcie? A, czekajcie. Nie, dlaczego nie mogę? O, teraz. Halo? Nie wiem, słuchajcie, czy odłożyłam, zaraz to sprawdzimy. Ale wiecie, nie chcę, żeby mi się to popsuło. Dobra. To tu. Mała, gdzie ty jesteś? A, poszłaś na nocnik. Dobra, niech ci będzie. Kochana, chodź tutaj. Nie, 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 nie. Chodź. Jedz tutaj sernik, proszę bardzo. Eliza, a ty? Adaś, pogadaj z Elizą trochę, bo ona gdzieś chce iść chyba. Podziękuj za przybycie. Zapytaj o jedzenie. No, Lili tutaj z nami raczej jeść nie będzie niestety. To zabierzemy, ale mogłaby usiąść chociaż, nie? A siedzi, dobra. Eliza, ty byś usiadła. Co tobie, kochanie, się dzieje? Smutna jesteś? Zaraz się pobawimy, spokojnie. Jeden wielki rozgardiasz, jak zawsze. Gdzie? Patrzcie, teraz będą się przesiadać, oczywiście, jak żeby inaczej. Adaś, tutaj się przywitaj też. Podziękuj za przybycie. Pogadaj tu ze wszystkimi troszeczkę. Popraw humor. Eliza, usiądź. Już wiecie co, nie chciałam tutaj nikogo przeprowadzać, bo to wiecznie są później z tym problemy, wiecie? Różne rzeczy się tutaj resetują i bez sensu. Stwierdziłam, że nie będę kombinować. Usiądźcie, pochwal strój. Ty siedzisz? To się chodź, usiądź. Mała? Kurde, poleciała, a chciałam, wiecie co, żeby ona się z mamą pobawiła. Adaś. To pobaw się z nią chwilę. O, Eliza to opowiada. Chyba, że słuchajcie, może by mi się tak udało zrobić, może ona by tu przyszła do nas. Patrzcie, o, to jest ta jedna ryba, co ostatnio złowiłam, słuchajcie. Ta tutaj. Dziwna taka. Jak ona się nazywa, zaraz wam powiem.
Zębacz Długi. To jest w tej grocie, wiecie, włazi zdrój i ją się łowi na żaby. Taka, patrzcie. Paskudna, co? Ale okej. Chciałabym, żeby się z nim pobawiła, żeby tam przyszła, kurczę, poproś o deser. Poproś o zabawę, o. Może przyjdzie do nas? Czy ona tu będzie lazła do niej na dół? Mam nadzieję, że nie. Ale chyba tak. Pokaż. No i ty biedna tam idziesz. No ale idź do mamy, bo chcę, żeby, wiecie, trochę czasu z nią spędziła, bo... No jak wiecie, Rosie nie jest prawdziwym wampirką, wampirzycą. O, może tak, małą. Ale ja będę chciała, że gdy będzie nastolatką, by... Poprosiła mamę o przemianę, żeby była wampirem. Bardzo bym chciała. Adaś? Eliza, stój! Chodź tutaj, nie odchodź od nas, chodź! Pogadajcie sobie jeszcze chwilę. Chciałabym, żeby później wybrali się jeszcze... Chociaż to zaraz będzie wieczór. To może jutro jeszcze ich zaprosimy. Ale to już może więcej osób i wybierzemy się na lody, słuchajcie. Pobrałam taką fajną lodziarnię, oczywiście od was. Wiesz co, Adaś, a może... romantyczne? Czekajcie, jak tam mała? O, no i pięknie. Niech spędzą trochę czasu razem, prawda? Okej. O, Adaś, właśnie, bo tu mamy flirtowanie. Faktycznie, to sobie zaliczymy przy okazji. Stój, Eliza! Flirtuj jeszcze, Adaś. Nie odchodź! Ładnie wygląda, co? pocałuj ją może, o. Dziewczyny, pokażcie. Macie mało zabawy, chodźcie. Obejrzymy też może sobie wszyscy razem film jakiś. Oglądaj film z... Może to? A, ale to tylko tak. No ale to chodźcie. Obejrzymy film. A Rosie niech tutaj jeszcze trochę z mamą spędzi czasu. Gdzie ona jest? Aha, bo kurczę, ja ją wzięłam tutaj przecież, żeby oglądała. Chodź, mała. Usiądź sobie tutaj. Chodźcie na film. Czemu ty nie siedzisz? Usiądź. Adaś, usiądź. Chodźcie wszyscy tutaj. Eliza. O, mała idzie. No patrzcie, ta Eliza, kurczę, no. Oglądaj. Co wy tu robicie? Patrzcie, zamieniają się. Eliza tutaj poszła... A, poszła po... Co to są, lody czy popcorn? Nie wiem. Tak, oglądamy razem telewizję w święta. Zawsze tak jest. No, ale Adaś, tu gadaj, gadaj trochę. Poznaj, tu z dziewczynami przy okazji. Elizę zaraz tu ściągnę. Idziesz? A, ona poszła po drinka. No proszę, super. Ale chodź, Eliza, chodź, proszę cię. Usiądź tutaj z nami. Chciałabym właśnie, żeby razem tu wszyscy sobie spędzili dzień. Mała. Rozmawiaj o ulubionym kolorze. Poznajcie się troszeczkę. Patrzcie, jak się przesiadają. Ja nie wiem, przecież mieli to naprawić. I wydawało mi się, że już jest dobrze. Ale chyba jednak nie. Pokaż jej zabawkę, o. Chcę, żeby miał właśnie kontakt, bo chcę, żeby ją później zmieniła, wiecie. Adaś? Flirtuj. Dziewczyna, będziesz dziękowała za przybycie? Już? To czekajcie, jeszcze raz obejrzymy jeszcze jeden film. Może teraz to? O. I weźmy też Dominika. Rosie? A? Super. Pokaż zabawkę, okej. Okay. Czemu wy nie siadacie? Przecież tu chyba wszyscy się zmieszczą. A może już nie ma tu miejsca faktycznie? O, Dominik tańczy. Bo czemu nie? Zostaw. O dinozaura. Chciałabym, żebym jeszcze objęła.
obejmij. I jeszcze niech poprosi o zabawę. Adaś, gadasz tu ze wszystkimi? Super. No i fajnie. Możemy jeszcze potańczyć. Właśnie, słuchajcie. Zmień stację. Nie wiem, co by tutaj włączyć, słuchajcie. Może pop. I później będziemy tańczyć razem. Rosie też będzie mogła potańczyć. Czy ty objęłaś już mamę? Aniołku? Rozmawiaj, obejmij. Obejmij mamę! Ja jej tutaj mówię, nie przybierałam, bo stwierdziłam, że wampirowi nie będę dawać króliczych uszek, nie? Ale cała reszta myślę, że wygląda uroczo. No, to czekajcie, dam ci jeszcze raz może. O, jak ucisza. Obejmij. No coś nie chcę, kurczę, objąć, patrz ty. Bo na ten film pewnie ogląda. Patrz, jak ucisza. Super, Adaś? A, już teraz będziecie tańczyć, okej. Okay. Ty też tańczysz, no i pięknie, wszyscy, proszę bardzo. Eliza, co się dzieje? Super, no i mamy rodzinną imprezę, fajnie. O, proszę nawet, a też się zaprzyjaźnił. Dominik Barman, ale jak już tutaj jest, to wiecie. A macie razem słuchać muzyki? Może byśmy jeszcze wzięli? Albo nie, zostawiamy to. O, Lilit i Rosie bardzo się przyjaźnią. Świetnie. Dobra, i wiecie co? Ja bym chciała, żeby ona jeszcze poprosiła, żeby jej poczytała do snu. Czy tak się da zrobić? Poproś o czytanie książki. Dokładnie. Do spania i zaraz będziemy kończyć imprezę. No. Poczytasz jej? Aha, i kochani, właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo w kolejnym odcinku dziewczyny pojadą na obóz. I mam taką do was prośbę, czy ktoś będzie miał czas i ochotę, by zrobić dla mnie taki obóz. Oczywiście pojedziemy, słuchajcie, do granitowych kaskad. Chciałabym, by dziewczyny miały taki fajny obóz, wiecie, z namiotami, z ogniskiem, żeby też miały tam co robić. Oczywiście na kilka osób, bo w kilka osób tam pojedziemy, w tyle ile się da, wezmę jakichś tam nastolatków. I gdyby ktoś miał ochotę i czas zrobić dla mnie taki obóz, to słuchajcie, dodajcie hashtag, chyba się tak nie dopatrzcie. Dodajcie hashtag obóz Tula. Ja to wam zaraz gdzieś się to wyświetli. Przypomnę jeszcze na koniec. Na pewno wrzucę też info na grupę. Więc jeśli ktoś chce, to zapraszam, bo w kolejny odcinek właśnie dziewczyny już tam pojadą. Dobra, w takim razie, kochani, kończymy. Dokładnie. Myślę, że było miło. Adaś, ty... Chodź tutaj, położysz mamą spać. Aha. Adaś... czytaj jej. Eliza tam biedna, jakaś oszołomiona. Dziewczyny, do toalety. Zostawcie już Adasia. Do toalety. I też do spania. Ja wiem, że jest jeszcze wcześnie, ale chcę, żeby, wiecie co, wszyscy wypoczęli. Bo jeszcze mamy jutro kolejny dzień. Śmingus dyngus, więc też chcę, by tutaj jeszcze razem go spędzili. Ty, moja droga, też skorzystaj. Prysznic możesz jeszcze wziąć. I do spania. Adaś? No Adaś też pójdzie spać, jak jej przeczyta. Dzięki, Dominik. Tutaj posadziłam, słuchajcie, nową Helenkę. Zobaczcie, rośnie nam. Ale jest biedna, smutna, więc zaraz do niej też pójdę. Bo w ogóle nie ma ogrodnika, więc wiecie, podlej ją. Aby jeszcze szybko zrobił mi pielęgny ogród i... Boże, Adaś jest chory! O nie, ja mam nadzieję, Ada, że ty nie pozarażasz. Patrzcie, tu różne ryby mam, bo tak jak mówię, łowiłam ich troszeczkę. Co, my nie mamy żadnego lekarstwa już? Niemożliwe, przecież Adaś zawsze tyle miał. Jest. Adaś, weź lekarstwo. Weź lekarstwo, mój drogi, i... nie. Za niską zeszłam. Czekajcie, to wyłączę.
O, patrzcie, Lili tu jeszcze biega, ja mam nadzieję, że na to nikogo nie użrę, co? I spać, Adaś, bo ty też jesteś zmęczony. No i tak jak myślicie, ani jednej simorośli, naprawdę ani jednej nie spotkałam. Okej, okay. Wszyscy śpią, pięknie. Czy coś tutaj mamy? Mamy jeszcze jakieś serniki, to pochowam. Okej, okay. Adaś. I ja wrócę jeszcze, jak się wyśpią do was, bo jeszcze jeden dzionek sobie tutaj z nimi spędzimy. Mamuśka jeszcze nie dzwoniła. No i okej, kochani, mamy już rano, dzisiaj bardzo wcześnie, 6:00, już tutaj widzę, wszyscy wstawają. Wiesz co, moja droga, idź sobie skorzystaj, weź prysznic. Ty właściwie jesteś ogarnięta. Już nam wyrosła Helena, zobaczcie. Tylko muszę teraz o niej pamiętać, żeby nie było. Tu gdzieś była toaleta, chodź, skorzystasz. Zaraz zjemy śniadanko, Rosie. Rosie! Nie, żadna pielucha. Tylko, moja droga, sobie chodź szybciutko, skorzystaj z nocniczka. Proszę cię, zostaw tą pieluchę, bo będziesz brudna. Rosie, proszę cię. Patrzcie, Lili u nas była cały czas. Wyniosła mi śmieci, no i nie da rady. Widzicie, zrobiła w pieluchę. No nie, no trudno się mówi. Dobra, Adaś, ty... Zjemy sobie teraz ciasto na śniadanie. Czemu nie? Mamy święta. Może weźmiemy sobie to marchewkowe? Ja bardzo lubię to ciasto, słuchajcie. Dobra. I chodź, Adaś. Zawołasz na posiłek. Rosie zaraz tutaj wsadzimy. Co ja kliknęłam? Nie. Tylko... Aha, Boże, bo ja małą klikam, patrzcie. A może ona przyjdzie, nie? Tak. A w ogóle ona jakiś sernik je. Ona miała, kurde, w kieszeni pewnie. O, gada z małą. No to dobra. Z mamą znaczy się. Ona u nas została, słuchajcie. To niech sobie zje. No, trudno. Wy sobie jecie pięknie. Żartuję o politykach, tak. O politykach bardzo dobry temat, jak najbardziej. Adaś tu jest z dziewczynami. No i ta Lili, słuchajcie, u nas jest cały czas. Dziwne, co? O, gadają sobie. No i super. Świetnie. Ale wiesz co, Adaś, ja bym chciała, żebyś ty jeszcze jednak zrobił grupę. Skoro ta Lili tutaj u nas jest, no to niech już sobie jest. Utworzymy sobie jeszcze raz grupę. Weźmy też tą Lilit. Najwidoczniej się spodobało tutaj u nas, rodzinna atmosfera, wiecie. Pokaż mała. No. To wiesz co, to wykorzystamy mamę i poprosimy, by ją wykąpała. O! Poproś o kąpiel. Dokładnie. Czemu nie? Adaś, a wy? Okej. Okay. Chodź tutaj, Adaś. Pływaj, bo wiecie co, chcę taki... ala śmigus dyngus zrobić. Weźmiemy wszystkich do basenu, no poza oczywiście małą i Lili też już nie będziemy brać, niech ona tam z nią sobie jest. I ochlapiemy się, powiedzmy, że to takie śmigus dyngus, no bo tutaj w Simsach, wiecie, no nie ma za bardzo jak czegoś takiego zrobić. To chociaż tak powiedzmy, że Adaś tutaj obleje dziewczyny na szczęście, by miały powodzenie w miłości. O nie, dzisiaj poniedziałek, one idą do szkoły. Nie! Wracaj! Nie idźcie do szkoły! Kurde, pewnie nie wróci. Choinka, zapomniałam. Ochlap ją, Adaś. Amelka! Wyjdź ze szkoły! Wróć do domu! Chodź tutaj. Nie, bo to Adaś. Kurde, no patrzcie, ja zapomniałam całkiem. No patrzcie, nie wróci. No niedobrze, poszła do szkoły. No nic nie zrobię, słuchajcie. Ochlap ją, Adaś, jeszcze raz. Ty, moja droga, ochlapiesz Adasia. Proszę. Czekajcie, jak tam Rosie? Rosie się tu kąpie pięknie. No i taki ala śmigus dyngus. No i patrzcie, popsuło mi to trochę plany. No ale co zrobić? O, brawo! Chlapią się i super. Okej, okay, to wiecie co, wybierzemy się na te lody. No, nie ma kurczę Amelki. No i jesteśmy. I słuchajcie, zaprosiłam więcej osób.
bo zaprosiłam tak, Hanię i Dominika, Elizę, Marysię, zaprosiłam jeszcze Grzesia z małym, ale no patrzcie, nie przyszli mi tutaj wszyscy. Rozi, kochana moja, ty chodź tutaj, a tej nie będę mogła przenieść. No nie, no patrzcie, no nie da rady i koniec. Ale pewnie też w pracy byli i tak dalej. O, no ale okej. Okay. I słuchajcie, to jest ta lodziarnia i ona jest oczywiście od jednego z was. Już mam po... Co tu się stało? Aha, okej. Okay. Tak wygląda. Aha, to jest na takich tych... Patrzcie, jak fajnie zrobione. Już wam podam oczywiście twórcę. Okej, okay, i jesteśmy. Przypominam, że osoby, które chcą stworzyć jakieś miejsce dla Adasia i Koni, ja na pewno będę z nich korzystać. Już też kilka sobie postawiłam. Korzystałam już też z jednego w innej serii. I tutaj mamy, proszę bardzo, tą lodziarnię. I tutaj mamy twórcę. Proszę bardzo. Więc jeśli ktoś chce ice cream nazwa, to proszę pobierajcie. I pamiętajcie o hashtagu park dla Adasia. Okej. Okay. No i nie przyszli wszyscy, niestety, ale to nic. Spróbujemy sobie tutaj właśnie... A czekajcie, bo muszę małą jeszcze. Kurczę, nie ma dla niej krzesełka. Dodaj ją do grupy. Pamiętajcie, kochani, by tutaj dodawać dla maluchów też rzeczy, tak? No ale spróbujemy. Z kim ty tutaj chcesz gadać? Poproś o stolik. I spróbujemy zamówić lody, bo tutaj właśnie są głównie lody w menu. Kto tutaj siedzi w ogóle? Czy kogoś znamy? Nie. O, patrzcie, tutaj ta urodziła ten... Dziewczynka, rzeka duża w ogóle, co? Jest Lilith, okej. Okay. O nie, Marysia nie ma... A, bo ona miała taką zimową kurtkę. Boże, jak oni się tutaj poprzebierali. No zobaczcie. No ale teraz będzie problem z naszą malutką. Kto tu do ciebie dzwoni? Dyrektor. Nie, nie, nie odbieraj. Chodź, chodź. Dobra, Adaś. Zamów do stolika. Kurczę, no i co z tą naszą Rosie zrobimy? No ona mi tutaj nie usiądzie. Aha, dobra. Nie, 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 nie chcę tego. No zamówimy sobie może soczek dla wszystkich. Okej, okay, i oczywiście lody. Tutaj są jakieś tam, wiecie, dania główne i tak dalej, ale mamy mnóstwo lodów. I weźmy ten smoczy oddech. To może weźmiemy tutaj dla Adasia, dla Elizy, dla Lili. Okej. Okay. Błękitny księżyc tutaj weźmy sobie też. To weźmy dla reszty. A dla małej może jogurt bananowy. Tylko gdzie ona go zje, słuchajcie? Czy ja tu mogę dostawić krzesełko? Mogę! To już to robię, słuchajcie. Dobra. Krzesełko mamy. Adaś? Albo wiecie co, weźmy... To się, posadź tutaj Rosie. Czemu wy wszyscy wstaliście? Co się dzieje? Ej. Adaś, złóż to zamówienie. Czy my tego stolika już nie mamy, czy o co chodzi? Poczekaj na złożenie zamówienia u kelnera. Czemu oni wszyscy wychodzą? Czemu nie mogę usiąść? Jak do mnie nie należy? No nie wierzę, zobaczcie. No nie. Co tu się stało? Wracają chyba. Eliza się ubra... W ogóle co tutaj się dzieje? Dobra, wszyscy wracają. Adaś? Usiądź. Usiadłaś? Okej, okay, pięknie. Jest super. Tylko czy... No to zamów do stolika jeszcze raz. A, postawiłaś nam brudne naczynia pod nosem. No super normalnie. Dominik, usiądź sobie. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, jeden wielki nieogar. Oczywiście jak zawsze, prawda? Jak zawsze. Nic nie wychodzi tak jak chcę. Adaś tutaj gada. A z Rosie nikt nie gada? No biedactwo moje, nikt z tobą nie rozmawia. O, jakiś kosmita przyszedł. Poprawię humor.
Poczekaj na zamówienie. No nic, czekamy. Zobaczymy, czy nam przyniosą, czy nie. O, w końcu usiadł do mnie. Ale nie, oni się będą przesiadać milion razy. Jest! Mamy! Ale czy wszyscy? Tak! Ale Rosie nie ma. Ej, w ogóle weźcie mi to stąd. Halo. Ale nie ma Rosie. Tu jest. Okej. O nie, co tutaj się dzieje? Ktoś dzwoni, czekajcie. Stella, nie Stella, Adaś. Wsadź tutaj Rosie, dokładnie. A wy tutaj jedzcie. Leonku, proszę cię. Wszystko naraz, słuchajcie, już nie ogarniam, prawda? Jak zawsze. Dobra. Zjedz. A ty? Zjedz. A nie, ona gdzieś je. Adaś? Zjedz. Tak, Milon miałczy. Gdzie jest Tosia? A tutaj siedzi. Boże, jestem ślepa. No ona nie będzie jadła. Dobra, jemy. Okej. Okay. Wow. O, pięknie. Super. Ale masakra, co? O, matko, jaka brudna. Ty idź do domu, bo ty tu padniesz, bo jesteś z nami już od początku tak naprawdę. Dobra, niech wszyscy zjedzą. Eliza się ubrała po prostu pięknie. No ale co tam się przejmować, prawda? No i dobra, lody zjedliśmy. To jest taka typowa lodziarnia, tak? Także tutaj, wiecie, no, nie ma jakichś takich miejsc, byśmy mogli się pobawić, czy coś takiego. Aha. Ktoś padł, ale nie wiem kto. Poszło się wykąpać, patrzcie. No i spoko. No, Adaś, no to idź do mnie do toalety, no co? Czemu tu stoisz? Zakończ i zapłać rachunek. Dokładnie, wychodzimy już. Dobra. I wiecie co? Wracamy, kochani, do domu. Myślę, że już wystarczy tych świąt. Godzina 14. Idziemy do domu. Okej, jesteśmy w domu. Są mi obydwie dziewczyny już. Super, gdzie mała nasza? O, bawi się w domku, ale ty byś musiała iść do toalety, moja droga. Już ma, zobaczcie, jakie umiejętności, to tylko jej myślenie zostało. Pokaż, gdzie ty... O, tu się bawisz. Okej. Okay. Czy tutaj byś miała coś do myślenia? Co to jest? O, to są książki. Baw się. Ciekawe. Dobra, kochani, ja myślę, że już będziemy powoli kończyć. Myślę, że to był fajny dzień. Wiecie co, wy sobie chodźcie tutaj może pograć w kosza. Rzucaj do kosza, Adaś pogra sobie razem z dziewczynami, tak troszeczkę tutaj kondycji mnie zaszkodzi. Tak sobie skończymy ten dzisiejszy dzień, że tak powiem. A ja będę się też z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i tutaj ta Wielkanoc z Adasiem. Oczywiście jak zawsze nie wszystko wyszło dokładnie tak jak chciałam, ale myślę, że i tak było fajnie. Rosie spędziła trochę czasu z mamą, także fajnie. No i przypominam, kochani, gdyby ktoś chciał zrobić ten obóz dla dziewczyn, to dopiszcie hashtag obóz Tula. Znajdziecie to również w opisie, więc zajrzyjcie na grupie, również wrzucę wam tam posta. No i cóż, ja, kochani, chciałam wam życzyć szczęśliwych, pogodnych, zdrowych świąt. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas w gronie rodziny, oczywiście, że sobie odpoczniecie, podjecie pyszności. Uwielbiam naprawdę wielkanocne śniadania. No i oczywiście tutaj chciałam też życzyć przy okazji powodzenia wszystkim gimnazjalistom. Ja wiem, że święta wszyscy wam o tym przypominają, ale tutaj dotrę do więcej osób, także wszystkim gimnazjalistom, którzy już wkrótce mają egzaminy, życzę powodzenia, będę trzymała za was kciuki, a szczególnie za moich chłopaków, czyli Krewetko i Dominika, których serdecznie pozdrawiam i mocno, chłopaki, trzymam za was kciuki, ale oczywiście za wszystkich, którzy będą pisali egzaminy również. Także żegnam się z wami, wesołych świąt, kochani, mokrego dyngusa i do usłyszenia. Pa, pa!